Lustro dla wszystkich zakochanych. Z dwóch kart, z dwóch talii kart Lenormanda i z kart Tarota. Witam serdecznie wszystkich kochanych moich słuchaczy i subskrybentów. Oczywiście, jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem, to błąd. Zasubskrybuj dzisiaj koniecznie mój kanał, byś dostawał powiadomienia od YouTube'a o codziennych moich filmikach z premierkami wróżb. Także zapraszam do subskrypcji, zapraszam oczywiście do komentarzy, do lajków, do wróżb indywidualnych. Na wróżby indywidualne zapraszam Was serdecznie, napiszcie e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale. Napiszcie e-maila, a ja wyślę Wam warunki i opcje różnych takich układów na wróżbę indywidualną. Kochani, osoba pytająca po lewej stronie. Osoba ukochana po prawej stronie i po środku, co Was łączy. Zaczynamy. Ty, osoba pytająca. Twoje myśli. Twoje myśli. Twoje uczucia. Twoje zamiary. Myśli Twojej osoby ukochanej. Uczucia Twojej osoby ukochanej. Zamiary Twojej osoby ukochanej. Co Was łączy? Wyciągnę. Dobrze. Twoje myśli, osoba pytająca. Być może myślicie, że jest to Wasza bratnia dusza. Na pewno jest to osoba ważna, istotna dla Was. Związek bardzo ważny. Myśli, że to jest osoba z przeznaczenia, że to jest związek z przeznaczenia, że to, co przeżywacie, to, co przechodzicie, to jest, nie wiem, być może Tobie dane z przeznaczenia, jakaś nauka, jakieś zadanie. Na pewno jakby jest tutaj ten kontakt z Twoją osobą kochaną dla Ciebie najważniejszy i jakby święty, ale też nie jest łatwy ten związek i co jest ważne, być może jest to Twoja bratnia dusza, powtarzam. Co myśli osoba ukochana? Ta osoba ukochana chce kontaktu, chce spotkań. Chce tutaj cały czas, pomimo trudności, ryzyka kontaktu z Tobą i nie chce tracić jakby mostów z Tobą, nie chce tracić tego kontaktu. Niezależnie co się stanie. Co Was łączy na poziomie mentalnym? Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów, no jest już tutaj wiele uczuć, tak? Wiele emocji. Ale brakuje Wam jeszcze czegoś. Już jest wprawdzie satysfakcja emocjonalna, ale oczekiwanie jeszcze na to apogeum, na to spełnienie, ponieważ czujecie, że brakuje czegoś jeszcze, tak? Brakuje jeszcze czegoś w tym związku, brakuje jeszcze czegoś w Waszej relacji. Nie jest do końca jeszcze ta relacja szczęśliwa, widzę. Osoba pytająca, Twoje uczucia to
pragnienie być może stworzenia rodziny z tą osobą, twoją ukochaną. Pragnienie harmonii, balansu, pięknej atmosfery, pragnienie intymności. Wielka chemia tutaj między wami jest, przyciąganie, seksualność, tak? Co jest bardzo dla ciebie, widzę, ważne. Uczucia tej osoby ukochanej. Ta osoba pragnie stabilności z tobą. Pragnie być może domu, rodziny, dzieci, gniazdka rodzinnego. Pragnie naprawdę stabilności, pięknego domu, być może mieszkania razem, przeprowadzki. Na pewno czegoś opartego na czterech ścianach, czyli stabilności. Co was łączy na poziomie uczuć? Oj, rozmyślania. Prawie głowy wasze eksplodują. Dużo myślicie. Jesteście w głowie. Dużo jakby analizujecie. Dużo przemyśliwujecie. Zastanawiacie się. Ciężko wam podjąć decyzję. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo wam tutaj uczuciowo w tym związku. Dużo rozmyślacie. Nie wiem, może są blokady, może lęki. Piątka mieczy. Piątka mieczy oczywiście mówi też o wielu blokadach, tak? O silnym ścieraniu się waszego ego. Udowadnianie sobie racji. Być może macie jakieś sprzeczki. Każdy chce być tutaj, nie wiem, lepszy od innego i silniejszy i mieć rację. Przez to są jakieś tutaj starcia. Walczycie ze sobą, ponieważ jesteście tutaj oboje silni, tak? Jakby wasze ego jest tutaj obu silnych. I tutaj niestety, no, być może są jakieś konflikty i tutaj rozmyślacie długo nad tym. Wasze zamiary, osoba pytająca. Pozytywne rozwinięcie się spraw. Pomimo jakiegoś ścierania się ego, pomimo jakichś sprzeczek, chcecie, by sprawy potoczyły się dobrze. Chcecie, by tutaj chmury przeszły, te ciemne chmury przeszły i żeby nastało słońce. Żeby nastało słońce i światło w tunelu. I rozwiązały się wszystkie sprawy i te chmury przegonił, żeby przegonił wiatr, tak? Czyli wszelkie problemy muszą odejść. I tutaj jeszcze w przełożeniu kart być może jest jakaś rywalka, konkurentka, być może są jakieś skomplikowane sprawy, opóźnienia, jakieś zagmatwania, komplikacje, być może wiecie o tym, że jest inna kobieta, być może wiecie o tym, że ktoś tutaj zatruwa sytuację, być może jest jakaś ciężka, toksyczna matka, która się wtrąca, być może są jakieś inne problemy finansowe, czy jakieś problemy nałogów, tak? Są jakieś tu problemy, które obciążają wasze szczęście. Jakie zamiary ma wasza osoba ukochana? Wiadomości, komunikacja, rozmowy, wyjaśnienie spraw. Takie ma zamiary wasza osoba ukochana. Wiadomość jakby do ciebie już lada moment przyszła. Chce ta osoba stabilizacji. Jeszcze raz nam wyszła ta karta. Tutaj coś mi się pomieszało w kartach, przepraszam. Chce ta osoba spotkania. Spotkania z tobą i wyjaśnienia spraw. Czyli będzie wiadomość, być może wiadomość o spotkaniu i rozmowa. Co was łączy, jeśli chodzi o wasze plany i zamiary? Wow, smutek. Smutek, spustoszenie, lęki, piątka pentakli. Piątka pentakli to oczywiście bieda, strata, negatywne myślenie. Strach, lęk, tak? Być może macie oboje jakieś lęki przed tą relacją lub przed stratą, przed kłótniami. Jest tutaj coś smutnego i żal, płacz, żal, lęki, tak? Co was jeszcze łączy? Wow, tutaj być może jest jakiś trójkąt w waszej relacji, który powoduje tutaj jakieś komplikacje. No tutaj też była ewentualnie rywalka, konkurentka, tak? Tutaj jest jakiś być może trójkąt, z czym się borykacie, co jest ciężkie.
jeśli nie ma trójkątu, to oznacza to być może radość. Jest to karta radości też. Czyli radość. Radość, jeśli tutaj spotkacie się, wyjaśnicie sprawy, porozmawiacie, będziecie pisać, komunikować, uda Wam się tutaj być może porozumieć, rozwiązać te problemy, tak? Komplikacje, zawikłania, opóźnienia. Więc należy przede wszystkim wyjść z tego negatywnego myślenia, z tych lęków, z tych blokad. Należy wstać, otrzeć łzy i wyjść z tego stanu, ponieważ ten stan Was tutaj pogrąża. Ta karta rozmyślania intensywnego aż do eksplozji tej mózgu, ścierania się dwóch silnych ego i ten smutek, lęk, płacz, tak? To są karty, które musicie tutaj jakby przezwyciężyć, wyjść z tych energii, by potoczyło się wszystko dobrze, porozmawiać, spotkać się, wyjaśnić pozytywne tutaj rozwinięcie się spraw. Tego Wam życzę i dziękuję, że wysłuchaliście tego lustra. Piszcie komentarze, czy rezonuje z Wami ta wróżba. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.